Hejka, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, tym razem nie będzie to vlog pierwszy raz, tylko będzie to taki film pogadankowy z moimi polecajkami na jesień, filmowymi, serialowymi i książkowymi. Nie wiem jak wam, ale mi jesień właśnie bardzo kojarzy się z takim okresem po prostu leżenia pod kocykiem, oglądania filmów, seriali czy czytania właśnie książek. Dlatego wybrałam dla was moje ulubione pozycje, które według mnie najbardziej kojarzą się z tym właśnie okresem jesiennym. No i jeszcze na wstępie chciałam was bardzo przeprosić, jeżeli światło będzie się podczas filmiku zmieniało, ale nagrywam przy świetle dziennym i nic nie jestem w stanie to poradzić. I za mój dosyć załamujący się głos, ale jestem jeszcze trochę chora, ale mam nadzieję, że będzie dało się mnie zrozumieć. No i jeżeli chodzi o filmy i seriale, starałam się wybrać takie nie może najbardziej oczywiste propozycje. Może coś, o czym jeszcze nie słyszeliście. No i takie, które są dostępne na chociaż jednych z tych większych platform typu Netflix, HBO czy Disney. No i myślę, że możemy przechodzić do dalszej części filmiku. Więc zacznijmy sobie od pierwszej kategorii i będą to filmy. Ja ogólnie jestem ogromną fanką filmów z lat 90. Dlatego pierwszym filmem będzie film Klub Winowajców. Film z 1985 roku, wyreżyserowany przez Johna Hughesa. Tak mi się wydaje, że to się wymawia. On na przykład napisał scenariusz do Kevina Samego w Domu, który na pewno każdy kojarzy, film Kevin Sam w Domu. Film jest dostępny na Netflixie i opowiada o piątce uczniów, którzy za jakieś swoje tam szkolne przewinienia muszą zostać w sobotę w szkole. I są to osoby z bardzo różnych środowisk i jakoś muszą się przez ten czas dogadać. Bardzo fajnie pokazuje ten film, że nieważne skąd jesteśmy sportowcem, czy bad boyem, czy dziewczyną z bogatej rodziny, każdy ma jakieś tam swoje problemy i jakoś każdy z tych osób znalazła w innych coś wspólnego. Bardzo też ciekawe myślę jest to, że w tym filmie nie ma zbyt dużo akcji, bo tak naprawdę film zaczyna się, kiedy ci uczniowie przychodzą odbyć tą karę do szkoły, a kończy się, kiedy z tej szkoły wychodzą tego samego dnia. Więc film, myślę, też właśnie o takiej tematyce szkolnej, a jesień, wiadomo, wracamy do szkoły, więc to jest moja pierwsza propozycja. Ogólnie, jak ktoś mi powie filmy, seriale, książki jesienią, od razu kojarzy mi się to z kryminałami i z thrillerami, więc mam dla was teraz do zaproponowania taki lekki kryminał, Morderstwo w Orient Expressie. Oczywiście ekranizacja kultowego kryminału Agaty Christie. I przez to, że jest to dosyć stara książka, to również ten film jest właśnie w takim starym, teatralnym stylu, co mi osobiście bardzo się podoba. Gra w nim m.in. Johnny Depp, bardzo na pewno wszystkim dobrze znany. Bardzo lubię ten film właśnie za taką jego lekkość, mimo tego, że jest to kryminał. I lubię sobie czasem do niego wrócić właśnie na taki luźniejszy wieczór. Jeżeli ktoś jakimś cudem nie zna fabuły tego kryminału, to chodzi w nim o to, że Hercules Poirot, prywatny detektyw, podróżuje pociągiem luksusowym, którym dochodzi do morderstwa i on spośród swoich 13 współpodróżujących próbuje wyłonić właśnie tego mordercę. Bardzo ciekawy kryminał i myślę, że poleciłabym go każdemu, temu, kto lubi twórczość Agaty Christie oraz temu, kto tej twórczości nie zna. Kolejny film to jeden z moich ukochanych filmów tak w ogóle, nie tylko jesiennych. Jest to film Buntownik z wyboru. Co tu dużo mówić, młody Matt Damon, Ben Affleck, ale nie jest to wcale płytki film. Wręcz przeciwnie, bardzo angażujący emocjonalnie, więc nie jest to również film na taki luźny, jesienny wieczorek, ale myślę, że każdy powinien go chociaż raz w życiu obejrzeć. W skrócie, jest to film o chłopaku imieniem Will, który jest takim trochę bad boyem z biednej dzielnicy, ale jednocześnie wielkim geniuszem i zostaje on zatrzymany za pobicie policjanta. Jednak znany profesor MIT
przychodzi do niego i mówi, że będzie mógł on wyjść z więzienia pod warunkiem, że będzie on się uczył na jego uczelni oraz pójdzie na terapię. I ta terapia to jest taki jakby główny wątek w tym filmie. No i jego terapeutą zostaje postać grana przez Robina Williamsa. Zresztą za tą rolę Robin Williams dostał Oscara, co też właśnie pokazuje, jak dobra to rola była. Warto też wspomnieć, myślę, że za scenariusz Matt Damon i Ben Affleck również dostali Oscara. Mieli oni wtedy po 20 parę lat, co myślę, że to jest takie nietypowe, że tak młodzi ludzie są aż tak utalentowani i mogą tak dobrą rzecz napisać po prostu. I jest to film, na którym myślę, że nie da się nie popłakać. Ja oglądałam ten film już nie raz i zawsze kończę po prostu ze zmarnowanym całym pudełkiem chusteczek, ale myślę, że warto, bardzo warto. Moją czwartą propozycją będzie również jeden z moich ukochanych filmów, który również jest dostępny niestety tylko na CDA, ale musiałam o nim wspomnieć, ponieważ uważam, że jest to w ogóle idealny film na taki babski wieczór. Jest to film Małe kobietki, który, jak sam tytuł wskazuje, jest o małych kobietkach. Jest to film wyreżyserowany przez Gretę Gerwig, którą na pewno możecie kojarzyć z reżyserii filmu Barbie, teraz bardzo popularnego, który zresztą mi też bardzo się podobał. Właśnie ona bardzo często reżyseruje takie filmy o kobiecej tematyce. Film jest na podstawie XIX-wiecznej powieści Louisy May Alcott. Mam nadzieję, że dobrze wszystko wypowiedziałam tym razem. No i główną bohaterką jest Joan March, która właśnie opowiada o historii swojej oraz swoich sióstr. Wiele znanych nazwisk, takich jak Florence Pugh, Emma Watson czy Timothée Chalamet. Na pewno któryś z tych nazwisk kojarzycie. Uwielbiam ten film za jego też wygląd. Jeżeli lubicie ładne kadry i przepiękne stroje, to bardzo wam ten film polecam. W ogóle kostiumografka właśnie z tego filmu dostała za te cudowne stroje Oscara, więc to kolejny dowód na to, że po prostu te stroje są takie. Po prostu. I uwielbiam ten film, bo właśnie jest bardzo kobiecy, bardzo dziewczęcy, bardzo wzruszający. I każda dziewczyna powinna chociaż raz go zobaczyć. Kolejny, piąty film. To jest taki troszeczkę jesienny klasyczek, ale ponieważ oglądam go dosłownie co jesień, a nawet czasem częściej, to uznałam, że też go tutaj dam. Jest to film animowany Gnijąca Panna Młoda, wyreżyserowany przez Tima Burtona. Jeżeli ktoś jest fanem jego filmów, to na pewno ten film również zna, ale jeżeli nie, no to oprócz tego wyreżyserował on m.in. Edwarda Nożycorękiego czy Alicję w Krainie Czarów, również filmy, które bardzo wam polecam, jeżeli jakimś cudem jeszcze ich nie widzieliście. Ogólnie jego filmy są dosyć takie specyficzne, w sensie bardzo łatwo rozpoznać jest, kto je wyreżyserował, ale ja uwielbiam ten klimat, szczególnie właśnie na jesień albo taki okres blisko halloweenowy. Film opowiada o młodym chłopaku, który niechcący oświadcza się umarłej, która zabiera go tam do swojego świata. Ogólnie dużo fabuły nie chcę zdradzać, ale myślę, że film idealny na taki luźny wieczór. Fajna, pouczająca bajka, przepięknie zrobiona i aktorzy, którzy podkładali głosy pod postacie, na pewno też są wam bardzo dobrze znani, między innymi Helena Bonham Carter czy Johnny Depp. Właśnie podkładają głosy pod te główne postaci. I ostatnią moją już propozycją będzie również film z lat 90. z Robinem Williamsem znowu. Film Stowarzyszenie Umarłych Poetów jest dostępny na Disney Plus oraz na Apple TV. Film opowiada o młodym nauczycielu, który zaczyna pracę w konserwatywnym liceum w Stanach Zjednoczonych.
No i jego metody są mniej konserwatywne. Chce on wzbudzić bardzo wrażliwość w swoich uczniach oraz taką miłość do literatury romantycznej, do poezji. No i nie wszystkim jego metody się podobają. Myślę, że bardzo fajny film dla wrażliwych osób. Przynajmniej raz każdy powinien go obejrzeć, ale przygotujcie chusteczki. No i część serialową zaczniemy troszeczkę takim jesiennym klasyczkiem, bo serialem Gilmore Girls, po polsku Kochane Kłopoty, ale ja zdecydowanie wolę tą angielską nazwę w tym przypadku. Serial długi, bo ma 7 sezonów, więc możecie go sobie spokojnie na całą jesień rozłożyć. Bardzo fajny taki kobiecy serial, opowiada o matce Lorelai i jej córce o tym samym imieniu, ale w serialu wszyscy mówią na nią Rory. Mieszkają one w małym miasteczku Stars Hollow i fajnie też jest właśnie pokazane tam dorastanie tej młodszej z bohaterek. Na początku liceum, potem studia, pierwsze miłości, pierwsze rozstania, pierwsze pocałunki, relacje z rodzicami, z dziadkami, którzy też tam odgrywają dosyć ważną rolę. Dla mnie to jest taki bardzo komfortowy serial, idealny właśnie po prostu do pooglądania, kiedy nie mam ochoty na nic takiego ambitnego, tylko po prostu, żeby sobie poczylować i obejrzeć coś nie aż tak bardzo angażującego emocjonalnie, chociaż bardzo z tymi bohaterkami też można się zżyć. I bardzo polecam szczególnie właśnie wszystkim dziewczynom, choć wiadomo, chłopakom też, na taki wieczorek lub kilka, bo jak mówiłam, serial jest bardzo długi, łącznie 153 odcinki. No i jak mówiłam już wcześniej, jak jesień, to kryminały i thrillery, dlatego następny serial, który jest dostępny na Netflixie, to The Sinner. 4 sezony, opowiada on o Henrym Ambrose, detektywie, który mieszka w małym miasteczku w stanie Nowy Jork. No i w każdym sezonie rozwiązuje on sprawy innych zabójstw, choć nie zawsze są to zabójstwa, ale już więcej może nie będę zdradzać. Fajne jest to, że seriale właśnie są powiązane tym samym głównym bohaterem, ale sprawy są zawsze inne, więc tak naprawdę nie musicie oglądać tego po kolei. Ja na przykład na początku zaczęłam od 4 sezonu niechcący i obejrzałam 4 sezon, a potem dopiero 1 i spokojnie mogłam się połapać, ale serial bardzo trzymający w napięciu i tak jak puściłam go sobie za pierwszym razem, myślałam, że obejrzę jeden odcinek, to obejrzałam cały sezon, więc bardzo wciągający i jak lubicie kryminały trzymające w napięciu, to na pewno będzie to coś dla was. Trzeci serial to serial, który dosłownie skończyłam oglądać 2 dni temu, ale uznałam, że obejrzę go jeszcze przed nagraniem tego odcinka i tak mi się spodobał, że aż trafił właśnie tutaj na listę. Jest to serial Normalni Ludzie, dostępny na HBO. Wiele dobrych słów o nim słyszałam, dlatego zdecydowałam się właśnie na jego obejrzenie, no i się nie zawiodłam. Świetny serial, główni bohaterzy to Marion i Connell. Serial w ogóle dzieje się w Irlandii i jest właśnie o dwójce tych młodych osób. Wiadomo, jest tam też wątek miłosny, ale bardzo podoba mi się, że jest to właśnie serial o zwykłych ludziach, którzy czują się troszeczkę wyalienowani, nie mogą się odnaleźć w tym świecie, mają swoje problemy, czy w szkole, czy w rodzinie, czy właśnie problemy miłosne, że ta miłość, mimo że czasem potrafi być potężnym uczuciem, to jest bardzo ciężka, nie zawsze rozumiemy swoje wszystkie emocje. Naprawdę bardzo polecam ten serial i myślę, że wiele osób może się z tymi bohaterami utożsamić i również tak jak ja zakochają się w tym serialu. Czwartym serialem będzie serial troszeczkę luźniejszy, żeby nie pokazywać wam tutaj samych ciężkich seriali i filmów. Będą to Zbrodnie po sąsiedzku. 3 sezon właśnie się dzieje. Możecie zobaczyć wszystkie sezony na Disney Plus. Gra tam m.in. Selena Gomez, więc fajnie zobaczyć ją też jako aktorkę czasem. I jest to serial, którego akcja dzieje się w Nowym Jorku. Trójka sąsiadów mieszkających w jednej kamienicy, którzy są fanami Crime Story,
właśnie cały czas przypadkowo napotykają ich jakieś dziwne sytuacje, zbrodni i morderstw, które oni postanawiają rozwikłać. Bardzo ciekawy serial, zabawny, troszeczkę musicalowy. I myślę właśnie, że jeżeli chcecie coś takiego troszeczkę luźniejszego, żeby poprawić sobie ten jesienny humor, to jest właśnie coś dla Was. I ostatni serial to serial Wielkie Kłamstewka. Po prostu zostawiłam na koniec taką wisienkę na torcie, bo jest to serial, który jest o kobietach, ale nie tylko dla kobiet, jest dla wszystkich, bo jest tak wspaniały, ta gra aktorska, te ploty, ta scenografia, po prostu wszystko jest warte uwagi. No i właśnie jeżeli chodzi o grę aktorską, tam gra tyle dobrych aktorek: Zoe Kravitz, Meryl Streep, Reese Witherspoon, Laura Dern i mogłabym tak jeszcze długo wymieniać. Świetna muzyka Michaela Kiwanuki, świetna czołówka i super scenariusz. Tak dobrze oglądało mi się ten serial. Ja nie spodziewałam się, jak zaczynałam go oglądać, że to będzie jeden z tych seriali, od których nie będę mogła się oderwać. Ale właśnie taki on jest. Jest on właśnie też troszeczkę taki mroczny, obyczajowy, ale jednak też właśnie troszeczkę kryminał, taki psychologiczny, więc idealny na jesień. Moi drodzy, jak możecie zauważyć, jestem teraz w innej koszulce, a to dlatego, że jak sprawdzałam, co ja w ogóle dla Was nagram, to okazało się, że część książkowa nie do końca się nagrała, więc nagrywam ją dla Was jeszcze raz. Więc przechodzimy teraz do ostatniej części, czyli właśnie książki. No i oczywiście musimy zacząć od thrillerów. Myślę, że autorka Wam dosyć znana, albo chociaż kojarzycie. Wybrałam te kryminały, dlatego że uważam, że są one bardzo takie przystępne. Nie trzeba być jakimś zagorzałym fanem czytania, żeby je przeczytać. Łatwo się wciągnąć. No i ja tutaj wybrałam jako mój ulubiony Za zamkniętymi drzwiami. Uważam, że jest najlepszy z tych wszystkich, chociaż dublerka. I terapeutka też mi przypadły do gustu, ale zdecydowanie ten to jest mój top. Właśnie przeczytałam ją jako pierwszą i najbardziej przypadła mi do gustu. Tutaj szybko Wam przeczytam, o czym ona jest. Wszyscy znamy takie pary jak Jack i Grace. On jest przystojny i bogaty, ona czarująca i elegancka. Chciałoby się poznać Grace nieco lepiej, ale to niełatwe, bo Jack i Grace są nierozłączni. Niektórzy nazwaliby to prawdziwą miłością, inni spytaliby, dlaczego Grace nigdy nie wychodzi bez męża z domu i dlaczego w oknach ich sypialni są kraty. Bardzo ciekawy thriller psychologiczny i polecam wszystkim, nie tylko tym, którzy kochają czytać, ale również tym, którzy chcą dopiero zacząć. Moja druga propozycja będzie totalnie z innej beczki, bo jest to książka Moje ciało Emilii Ratajkowskiej, taka trochę autobiografia tej modelki. Teraz wychodzi, że z tymi moimi wyborami jestem strasznie basic, bo również jest to bestseller, ale uważam, że jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to każda kobieta powinna chociaż raz przeczytać tę książkę. Fajnie opisuje one właśnie podejście w show biznesie do modelek, do kobiecego ciała. I oprócz tego ta okładka jest tak przepiękna, że może w ogóle służyć jako ozdobę w pokoju. Jak widzicie, do mojego pokoju bardzo mi pasuje. No i oprócz tego jest świetną książką. Wnętrze też jest bardzo ciekawe jej. I jeżeli Wam się spodoba, to też bardzo polecam Wam podcasty Emilii Ratajkowskiej. No i trzecia książkowa propozycja. Przed chwilą powiedziałam, że mam takie bardzo basic wybory, więc teraz coś ciężko dostępnego nawet, ale warto jej poszukać, bo jest to świetna książka Mój Dżywani, James Baldwin. Ta książka jest z 1955 roku, ale mimo tego bardzo fajnie się czyta, język jest bardzo przystępny. Jest troszeczkę tutaj słów po francusku, ale to totalnie nie przeszkadza w jej czytaniu, jeżeli się francuskiego nie zna. Jest to książka o młodym Amerykaninie, który przeprowadza się do Paryża, ma tam swoją narzeczoną, ale zakochuje się właśnie w tytułowym Giovannim. Właśnie tak jak powiedziałam, świetnie napisana. Oprócz tego jest też akcja, dzieje się w Paryżu, czyli moim ukochanym mieście. Jeżeli tak jak ja kochacie Paryż, to bardzo polecam. Jest taka właśnie bardzo melancholijna, więc według mnie idealna na jesień. I ostatnia moja propozycja, znów taka dosyć kobieca lektura, tym razem polskiej autorki Anny Tatarskiej, Jak dziewczyna, świetnie przeprowadzone 11, musiałam się upewnić, wywiadów z 11 cudownymi kobietami, bardzo różnymi, są tutaj i
działaczki charytatywne i influencerki, aktorki, pisarki. Świetnie opisują tutaj swoje przeżycia, bóle, traumy. Bardzo dużo daje ta książka do myślenia i myślę, że każda młoda dziewczyna w Polsce powinna ją przeczytać, bo jest po prostu to też książka o nas, o tym, jak się żyje nam w Polsce oraz o osobach wokół nas, więc myślę, że bardzo warto. Zresztą pokazywałam już tą książkę gdzieś chyba na vlogu u siebie, ale nic o niej nie mówiłam, więc teraz właśnie o niej kilka słów. I też przeczytałam ją dlatego, że widziałam dużo pozytywnych opinii na jej temat i nie dziwię się, bo jest naprawdę świetna i bardzo polecam. Też te wywiady są fajnie przeprowadzone, że szybko się ją czyta. No i to tyle z tych moich jesiennych polecajek. Mam nadzieję, że coś was tutaj zainteresowało, o czymś nie słyszeliście i że teraz będziecie mieli jak spędzić chłodne jesienne wieczory. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że też zostaniecie ze mną na dłużej. I dziękuję za oglądanie.